Gromadzimy się, siostry i bracia, na mszy świętej w intencji uzdrowienia i uwolnienia, na nabożeństwie, które będzie po niej, z modlitwą charyzmatyczną, z posługą charyzmatami, z nakładaniem rąk, a Bóg będzie działać, jak widzicie, już prawie rok, tutaj, w czasie tych modlitw, wielu z nas doświadcza interwencji Boga, Jego działania pełnego miłości, a to działanie ujawnia się w Kościele, przejawia się w Kościele poprzez takie dwa kanały łaski, którymi łaska płynie. Pierwszym to są sakramenty. Sakramenty Kościoła, które niosą łaskę uzdrowienia i uwolnienia. Drugi nośnik tej samej łaski to są charyzmaty, dary Ducha Świętego. Posługa charyzmatyczna to są jakby dwie ręce, poprzez które Bóg rozlewa swoje łaski. Dlatego nie dziwimy się dziś, gdy coraz więcej parafii w Polsce i na świecie organizuje modlitwę charyzmatyczną. Już nie ma żadnych wątpliwości co do tej posługi, którą Bóg wzbudził w Kościele, a która była bardzo żywotna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Mówię to do tych, którzy może jeszcze mieli jakieś wątpliwości. Rozwiał je zupełnie prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który w tym roku 15 maja napisał list do biskupów całego świata na temat charyzmatów i posługi charyzmatycznej w Kościele. List, jak traktat teologiczny, naukowy, który rozwiewa wszystkie wątpliwości, jest potwierdzeniem na to, że posługa charyzmatyczna była, jest i powinna być w każdym Kościele jako przejaw działania mocy Ducha Świętego. Zachęcam was, byście ten list przeczytali, przestudiowali bardzo wnikliwie, bo on pokazuje nam przyszłość Kościoła, przyszłość parafii. Parafii, które będą charyzmatyczne, napełnione mocą Ducha Świętego. I te parafie będą żywe. W tych parafiach kościoły będą zawsze otwarte. Dlaczego? Bo będą tam nieustannie ludzie. Kto to będzie czynić? I kto to już czyni? Jezus Chrystus, przemieniający oblicze tej ziemi. W czasie tych wieczorów, gdy tutaj się gromadzimy, za każdym razem podejmujemy w dłuższym wywodzie, by napełnić serca, pewien temat. Temat ważny dla naszego życia, w którym każdy z nas może się odnaleźć siebie w Słowie Bożym. Bo o to przecież chodzi, byśmy czytając, rozważając Słowo Jezusa, odnaleźli w Słowie siebie i to Słowo wzięli do swojego życia i stwierdzili: tak, to jest o mnie. To jest o mnie to Słowo. Ja to Słowo mam wprowadzić w swoje życie, by nim żyć, by je wykonać, by jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem. Po to czytamy Słowo Boga, a On mówi do nas przez karty Pisma Świętego, bo to Słowo jest żywe i skuteczne. To nie są jakieś pobożne opowiadania, które ktoś sobie kiedyś wymyślił, ale to jest Słowo samego żyjącego Boga, który tu i teraz mówi do nas, szczególnie w liturgii, we wspólnocie, gdy Chrystus przemawia do swoich dzieci gromadzących się na modlitwie. I dziś, siostry i bracia, zastanowimy się wspólnie nad tematem wiary. Wiary jako drogi za Jezusem. Przejdziesz ze mną drogę, w którą Cię zapraszam, poprzez spotkanie z czterema osobami.
Pierwszy to będzie Abraham. Drugi to będzie Mojżesz. Trzeci to będzie Dawid. Czwarty to będzie Eliasz. Cztery osoby ze Starego Testamentu, by w końcu dojść do piątej Maryi. Bohaterka Nowego Testamentu, ta, która jest gwiazdą nowej ewangelizacji. Najpierw Abraham. Słyszałaś już o nim, ojciec naszej wiary. Abraham, który dał początek historii zbawienia. Od niego zaczęło się przymierze. Przymierze między Bogiem a ludźmi. Przymierze miłości między Tobą a Bogiem. Przymierze pokoju, przyjaźni, pojednania. Jak ono się zaczęło? Poprzez akt zaufania. Bóg przychodzi do Abrahama, składa mu propozycję, mówiąc: wyjdź, Abrahamie, do ziemi, którą ci wskażę. Popatrz, jakie zaproszenie Boga. Mówi do niego: wyjdź ze swej rodziny, wyjdź ze swej ojczyzny, z tej ziemi, którą znasz, do której jesteś przywiązany, wyjdź do ziemi, którą ci wskażę. Ale nie mówi dokąd. Nie mówi konkretnie, jaka to ziemia, jakie miasto, wioska, ale idź, mówi Bóg. Idź w ciemno, idź i zaufaj mi. Udaje się w drogę ten Abraham, ojciec naszej wiary. I mówi Słowo Boże w liście do Hebrajczyków 11:8: wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Wyszedł w ciemno i dał się prowadzić Bogu. Taki jest Bóg, który ciebie zaprasza, siostro, bracie, do takiego zaufania. A my byśmy chcieli dzisiaj mieć nawigację, wszystko wiedzieć krok po kroku, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok. My byśmy chcieli znaleźć przyszłość. Dlatego dziś ludzie dają się tak często zwieść, idą do wróżki. Powiedz mi, co będzie. A Bóg mówi: zaufaj mi. Twoja przyszłość jest w moich rękach. Abraham wychodzi, nie wiedząc, dokąd idzie. Nie zna celu. Każdego dnia idzie w ciemno. Idzie z zaufaniem, bez mapy, bez oparcia się w ludziach. Pewnie żona pyta go: Abrahamie, dokąd idziemy? A co on mógł odpowiedzieć? Nie wiem. Idziemy, bo Bóg tak chce. Posłuszeństwo wiary. Zaufanie Bogu bez mapy. Jedyna nadzieja, którą ma, to obietnica, że Bóg będzie z nim, że Bóg wierny dotrzyma słowa, że go nie opuści. I ty, kiedy przychodzi ci może w życiu jakaś chwila zwątpienia, załamania, jak to będzie, jak to się potoczy, co mnie spotka, jaka jest moja przyszłość, przypomnij sobie wtedy Abrahama, który idzie z tym wielkim zaufaniem. A Słowo Boże mówi w liście do Rzymian 4:20: nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy, którą dał mu Bóg. I ty nie wahaj się. I ty, siostro i bracie, nie obawiaj się. Bo kiedy powierzasz swe życie Bogu i swoją rodzinę, On będzie działać. Abraham wierzył, Rzymian 4:21, że Bóg mocen jest wypełnić, co obiecał. Że Bóg dotrzyma słowa, wypełni obietnicę swojej miłości. I tak tworzyło się, widzisz, przymierze, więź, związanie na zawsze Abrahama z Bogiem, Boga z Abrahamem. Do tego cię Bóg zaprasza poprzez twoją ufność i akt wiary
w Bożą obietnicę. Druga osoba to Mojżesz. Mojżesz, który także przeżywa spotkanie z Bogiem. Wejścia 3:10. Bóg do niego przychodzi i mówi: Mojżeszu, Mojżeszu, wyjdź. Mojżeszu, rusz się. Mojżeszu, powołuję cię do wielkiego zadania w twoim życiu. A on ma życie ustabilizowane, spokojne. Żona, dwóch synów, gospodarstwo, pasie owce. A Bóg wkracza i mówi do Mojżesza: rusz się z miejsca, mam dla ciebie zadanie. Czy Mojżesz tak ochotnie idzie za wezwaniem Boga? Nie. Największy przywódca i pasterz Starego Testamentu, on wcale tak nie reaguje z entuzjazmem. On ma opory, jemu się nie chce. On się boi, tak jak i my. Tak jak ty i ja. On jest tak podobny do nas. Kiedy Bóg go zaprasza, Mojżesz mówi: ale, jeśli mnie nie posłuchają, ale, jeśli nie dam rady, ale, jeśli nie będę potrafić mówić, skupiony na sobie, skupiony na swoich możliwościach, nie dowierza, że Bóg Wszechmocny wypełni swój plan. W końcu wyznaje szczerze Bogu: nie chce mi się, wybierz innego, poddaje się zupełnie. Tak się zaczyna powołanie Mojżesza. On przezwycięża skupienie na sobie, swoje ograniczenia, swój upór, lenistwo, wymówki, niechęć i w końcu poddaje się. W końcu mówi: dobrze, zaufam ci, wierzę, ty dasz radę, nie ja. Ty pokonasz Egipt, nie ja. Ty zwyciężysz Faraona, a nie ja. I ten Mojżesz daje się prowadzić i z czasem wykonuje plan Boży, który był wobec niego. I Bóg wobec ciebie ma plan, który jesteś matką, ojcem, mężem, żoną, młodym człowiekiem czy dziewczyną. Pracujesz albo się uczysz. Może jesteś w życiu konsekrowanym. Bóg ma plan i zaprasza. I wie, że jesteśmy słabi. Ale gdy pozostawiasz skupienie na sobie, swoje ograniczenia, obawy, lęki, gdy oddajesz Mu swoje grzechy, także w bezradności i mówisz: rób co chcesz, ufam Tobie, On wypełni swój plan. To jest akt wiary, posłuszeństwa wiary. Abraham dokonuje aktu wiary w ciemno. Mojżesz z kolei dokonuje aktu wiary wbrew swoim słabościom, swoim ograniczeniom, brakom, grzechom, wbrew swojemu lenistwu. Dokonuje aktu wiary i zdaje się na Boga i idzie za Nim. Podobnie Dawid, trzecia osoba. Dawid, wielki pasterz, twórca państwa izraelskiego, wielki wojownik, wódz Izraela i król tego narodu. Powołanie jego jest bardzo skromne. Odpowiada na to zaproszenie, odnaleziony przez Boga jako ostatni z synów w rodzinie. Mały, skromny. Nikt go nie brał w ogóle pod uwagę. Widzisz? A Bóg widzi inaczej. Bóg widzi twoje serce. Bóg widzi twoje uczucia i pragnienia. Bóg widzi twoje życie. Bóg z nikogo nie rezygnuje. Każdego powołuje, bo kocha, kocha. I nigdy nie przestanie cię kochać. Może myślisz: ja jestem takim małym Dawidem, którego Bóg nawet nie widzi i nie bierze pod uwagę.
Bóg widzi każde ludzkie serce i na każdym z nas Jemu zależy, bo Jego miłość jest niepojęta, miłosierna, nigdy niezmienna, wieczna i stała, bezinteresowna, bezwarunkowa. Tak Bóg patrzy właśnie na Ciebie, jak wtedy spojrzał na Dawida, małego i skromnego, aby go przekształcić, stworzyć na nowo, uformować wielkiego pasterza. Jak się rozwija Dawid? On ma umiłowanie Boga ponad wszystko. Dlatego, kiedy staje do walki z Goliatem, on mówi, to Bóg zwycięży, a nie ja. Nie ja, to na Boga chwałę, nie na moją chwałę. I tak idzie w tą pierwszą swoją bitwę z Goliatem. Ale potem widzisz Dawida już w drugiej księdze Samuela. Co jest jego sekretem? On radzi się Pana. On w akcie wiary słucha Pana. Co mam zrobić? Co mam powiedzieć? Ta wiara się w nim kształtuje. To już nie jest początkowy akt zawierzenia, zaufania. To już nie jest pierwszy krok. Tu się zaczyna ścisła więź miłości. Także Dawid słucha Pana. Radzi się Go. Nasłuchuje. Liczy się z Nim, bo chce być posłuszny. Wiara jako ścisła, intensywnie przeżywana więź miłości w modlitwie z Bogiem, między Bogiem miłości a Tobą. Tak rodzi się wielki Dawid, który ma wiarę pytającą, wiarę słuchającą, pełną zawierzenia. A kiedy upada w grzech, z pokorą po prostu żałuje. Tak, Panie, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Zgrzeszyłem, wybacz mi. I ten psalm 51, gdy Dawid żałuje, jest dla Ciebie pięknym wzorem modlitwy oddającej się miłosierdziu Bożemu. On mówi, zgrzeszyłem, Boże, wydawszy krew niewinną. Skruszonym sercem nie pogardzisz, Panie. Ty wiesz, że chcę być Twój, chcę Cię kochać. Ten akt pokuty, uniżenia i żalu odbudowuje go jeszcze bardziej. Także jest jeszcze mocniejszy, bo ten, któremu wiele wybaczono, wiele miłuje. I ten Dawid w tej ścisłej więzi wiary z Bogiem idzie dalej, wiedząc, że Bóg jest miłosierny, wybaczający. Idzie dalej, chociaż jego życie rodzinne komplikuje się coraz bardziej. To nie była sielanka. My często słyszymy, widzimy, jak życie rodzinne się komplikuje, jak dzieci odchodzą z drogi wiary. Dziadkowie, rodzice niepokoją się. Syn traci wiarę, córka traci wiarę. Boże, co to będzie? Odchodzą z kościoła na młodzi. Smucimy się, bo trzeba się smucić, bo trzeba się za nich modlić. To samo przeżywał już wtedy Dawid, kiedy widział, jak na jego oczach jego dzieci się gubią, odchodzą od Boga. To przeżył Dawid, kiedy jego syn występuje przeciwko niemu i syn chce zabić ojca. To przeżywał Dawid. Intrygi rodzinne, agresja, złość w jednym domu. Dawid to przeżywał. I co robi Dawid? Nie rozpacza. Dawid ufa, modli się i zawierza wszystko Bogu. Chociaż widzi, jak w końcu te tragedie rodzinne się rozwijają, pogłębiają. On nie zachwiał się w wierze. I Ty jako matka i ojciec, nie chwiej się w wierze, jeśli widzisz, że Twe dzieci, może syn, córka, odchodzą z kościoła, z drogi wiary, gubią się, odchodzą do świata. Ty trwaj. Tak Dawid trwał i wytrwał na drodze wiary do samego końca. Także wtedy, kiedy był tak bardzo upokorzony, poniżony, jako król wygnany ze swojej stolicy. Szedł i płakał, żałował,
cierpiał, ogołocony zupełnie ze wszystkiego, rzucali w Niego kamieniami, tak jak potem w Jezusa Chrystusa na drodze krzyżowej. I nawet wtedy, gdy był tak bardzo upokorzony i ogołocony, on dalej wielbił swojego Boga. To jest droga wiary, droga Dawida, twoja droga wiary, siostro i bracie. Podobnie Eliasz, czwarta osoba, największy z proroków Starego Testamentu. Eliasz, obrońca wiary w jedynego Boga, kiedy wszyscy mu współcześni wierzyli w różnych bogów, w wielu bogów, kłaniali się bożkom, tylko Eliasz broni wiary w jedynego Boga. Eliasz, cudotwórca. Eliasz, prorok jak ogień w mocy Ducha Świętego, potężnie działający w nim Bóg potwierdzał swoją łaskę. A co się dzieje? W pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 19, ten wielki Eliasz przeżywa kryzys wiary. Może i ty przeżywasz teraz kryzys wiary? Jakieś potknięcie, jakieś osłabienie, jakieś załamanie. W życiu każdego z nas przychodzą takie potknięcia, takie chwile, kiedy brak nam sił, kiedy wydaje się, że wrogowie są przeciwko nam, kiedy wydaje się, że czujemy się tak słabi, mali, że nie damy rady. To przeżywał prorok Eliasz, wielki prorok. Także jest dotknięty taką depresją, rzeczywiście w depresji. Popatrz, bohater Starego Testamentu, że jemu aż nie chce się żyć. Może i w twoim życiu są takie chwile, były takie momenty. Nie chce mi się wstać, nie chce mi się oczu otworzyć, rozpocząć nowy dzień. Nie mam wiary, nie mam sensu życia, celu życia, depresja. I mówisz sobie czasami, jestem niepotrzebna nikomu, niepotrzebny, jak okręt, który zatonął gdzieś na dnie oceanu. Właśnie taką chwilę przeżywa prorok Eliasz i ma jedną tylko modlitwę do Boga. Mam dosyć, odbierz mi życie. I w takiej sytuacji może się znaleźć uczeń Jezusa Chrystusa, ale to nie jest koniec. To jest nowy początek. To jest nowy początek, który daje Bóg każdemu z nas, kto może przeżywa taką chwilę zupełnego załamania, rozbicia w proszek, na pył, ogołoceni. Wtedy ty wiesz, że możesz rozpocząć od nowa, już nie budując na sobie, ale budując wszystko całkowicie na Jezusie, z Jezusem, dla Jezusa. I tak rozpoczyna Eliasz na nowo, odbudowany z Bożą mocą, idzie dalej. I wiara, widzisz, przechodzi także przez takie momenty, ale ona potem jest wzmocniona wyjątkowo w sposób niepowtarzalny. Także on jest nowym człowiekiem. Nie załamuj się zatem nigdy, cokolwiek przeżywasz, cokolwiek Bóg dopuścił w twoim życiu. Idziesz drogą wiary, wiary w Syna Bożego i idziesz z Maryją, bo ona jest z tobą, ona jest przy tobie, ona cię niesie w swoim sercu, także nigdy nie jesteś sama i nigdy nie jesteś sam. Maryja, która dzisiaj, jak słyszeliśmy, powiedziała: niech mi się stanie według twego słowa. Ona zawierzyła totalnie w ciemno. I na początku Nowego Testamentu, tak jak Abraham jest jak na początku Starego Testamentu, ona jest właśnie tą, która idzie w ciemno, w nieznane. Ona mówi: niech mi się stanie według twego słowa. Zgadzam się na wszystko. Posłuszeństwo wiary Maryi jest dla każdego z nas tym przykładem całkowitego oddania się i powiedzenia Bogu przez wiarę: idę z tobą, będę z tobą, chcę cię słuchać, tobie ufać, tobie zawierzyć
cokolwiek mnie spotka i na tej drodze powołania nie ma już odwrotu, nie ma już rezygnacji, cofania się wstecz. Patrz na Maryję, która wszystko złożyła w serce Boga. O niej święta Elżbieta powiedziała: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. I ty wiesz w słowa Jezusa, i ty wiesz w Ewangelię, ty wiesz w Bożą miłość, w Bożą moc, w Bożą opiekę. Bo jak uczy list do Hebrajczyków 11:6, bez wiary nie można podobać się Bogu. To wiara decyduje o wszystkim. Wiara, która jest wypróbowana w ogniu różnych doświadczeń. Jak widzisz w Abrahamie, Mojżeszu, Dawidzie, Eliaszu, Maryi, która pod krzyżem stała. Wiara wypróbowana w ogniu będzie przynosić w Twoim życiu i w życiu Twojej rodziny owoce coraz bardziej widoczne, czytelne, takie owoce, które będą dawać Ci pokój, szczęście i błogosławieństwo. Amen.